Dlaczego PiS totalnie się pogubił na finiszu kampanii? Spot o imigrantach jest tego najlepszym przykładem. Piątek, 19 października 2018 roku. Coraz mniej zrozumiałe są ruchy PiS pod koniec kampanii wyborczej. Prezes Kaczyński mówi, że taśmy to generalnie nic takiego, a TVP Info non-stop je wałkuje. Patryk Jaki fotografuje się na tle unijnej flagi, a Ziobro wypuszcza do TK zapytanie, czy traktat o UE jest zgodny z konstytucją. Morawiecki spotyka się z Angelą Merkel, gdy niemal w tym samym czasie sztab na Nowogrodzkiej jedzie z narracją o złych Niemcach. Gwoździem jest kwestia islamskich imigrantów. Kiedy rząd wydaje dla nich tysiące pozwoleń, PiS robi spot, że imigrantów to będzie ściągać opozycja. Sić, nerwowość i brak spójnego przekazu to główne zarzuty dla sztabu PiS na finiszu kampanii wyborczej, a trzeba przypomnieć, że gra toczy się o bardzo wysoką stawkę. Jeśli w niedzielnych wyborach do sejmików wojewódzkich PiS zdobędzie w skali kraju mniej głosów niż NP-PON, to prawdopodobnie uruchomiony zostanie efekt domina, którego nikt już nie będzie w stanie zatrzymać. W takich okolicznościach porażka PiS-u teraz będzie równoznaczna z porażką w wyborach parlamentarnych w 2019 roku i wyborach prezydenckich w 2020 roku. Sztabowcy PiS zdają sobie z tego sprawę doskonale. Tym bardziej dziwią nas coraz bardziej niezrozumiałe ruchy partii Kaczyńskiego na finiszu kampanii wyborczej. Ilość sprzecznych sygnałów wysyłanych do wyborców jest niebezpiecznie wysoka. Z jednej strony prezes Kaczyński mówi, że taśmy Morawieckiego to generalnie nic takiego, a w tym samym czasie TVP Info wypuszcza coraz to nowe fragmenty. Z jednej strony Patryk Jaki, aby zdobyć głosy centrystów, fotografuje się na tle unijnej flagi, a w tym samym czasie Zbigniew Ziobro wypuszcza do TK zapytanie, czy traktat o UE jest zgodny z konstytucją. Z jednej strony Mateusz Morawiecki spotyka się z Angelą Merkel, by omówić strategiczną współpracę między Polską a RFN, gdy niemal w tym samym czasie sztab na Nowogrodzkiej jedzie z narracją o złych Niemcach i złych niemieckich mediach. To, co jednak przelało czarę goryczy, to spot PiS o islamskich imigrantach i bezpieczeństwie Polski, które może być przez nich zagrożone. Partia Kaczyńskiego straszy w nim, że gdy najbliższe wybory wygra opozycja, to możemy się spodziewać napływu migrantów z Bliskiego Wschodu. Really? Popatrzmy zatem na oficjalne statystyki w zakresie wydanych pozwoleń na pobyt stałych i czasowych dla obywateli takich państw jak Afganistan, Algeria, Arabia Saudyjska, Egipt, Irak, Katar, Pakistan, Syria, Tunezja, Turcja i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Co istotne, cząstkowe statystyki za 2018 rok wskazują, że tylko do sierpnia do Polski przybyło więcej imigrantów w państw niż w całym 2017 roku. A teraz zestawmy te dane ze spotem PiS i zadajmy sobie pytanie, jaka jest skuteczność antyimigracyjnej narracji, którą można złamać przy pierwszym odpaleniu Google. Czy wypuszczając taki spot sztabowcom PiS chodzi o przekonanie nieprzekonanych, czy może bardziej o mobilizację swojego żelaznego elektoratu? Wielokrotnie już to powtarzałem na łamach tego bloga, ale powtórzę po raz kolejny. Wyborów ogólnopolskich nie wygrywa się poprzez mobilizację swoich najtwardszych sympatyków. Takie wybory można wygrać tylko i wyłącznie poprzez przekonanie do siebie szerokiego centrum, tak zwane normalsów, którzy w polityczne spory nie są zaangażowani na śmierć i życie. To udało się osiągnąć Andrzejowi Dudzie wiosną 2015 roku. To też udało się PiS-owi jesienią 2015 roku przy dużej pomocy ze strony PO. Granie na polaryzację, my oni, czy wręcz sugerowanie, że wyborcy centrum, którym akurat w danym momencie bliżej jest do opozycji, to ludzie pozbawieni rozumu, może przynieść skutki odwrotne od zamierzonych.